Rada na dzisiaj, róbcie kopie zapasowe ważnych plików, żebyście czegoś nie utracili, czego będziecie później żałowali, bo prawie ja straciłem tego save'a, gdyby nie to, że Ark po prostu robi save'y sam co jakieś parę dni, to gdyby nie to, to po prostu tego save'a by nie było. Zaktualizowana lista modów jest w opisie, polecam się z nią zapoznać, bo usunąłem ACM moda, który crashuje, który jest bardzo przestarzały, a z jakiegoś powodu tu był. No i pamiętajcie, żeby wbić na G2 z kodem Flotar, gdzie możecie taniej kupić gry. Zobaczcie, nawet nazwałem króla T-Rexów G2 kod Flotar. Czy to nie jest piękna nazwa? No, mogłaby być lepsza. Także cześć wszystkim. Ja jestem Flotar, a to jest Ark Extinction, odcinek 20. Nawet nie mam pojęcia, który. Naprawdę nie mam pojęcia, który, ale wiecie, co się zmieniło? To, że musiałem wszystkie spawnery stawiać jeszcze raz. To, że tego T-Rexa też jeszcze raz oswajałem, okej, bo go straciłem, bo tam były, mówię, były problemy, jakieś stare backupy musiałem wygrywać, ale wszystko jest już okej. Ale rozmieściłem o wiele lepiej spawnery dinozaurów. Jest na przykład, nie wiem, 1% szans na to, że się zrespi na pustyni smog, ten wiecie, smog boss na przykład, albo yeti, że się zrespi na biomie zimowym. Ogólnie jest więcej jeszcze dinozaurów, więcej spawnerów i pytanie do was, jakie dinozaury jeszcze są ekskluzywne dla innych map? Nie mam w ogóle dodatku Aberration, także go pominiemy, ale na przykład na mapie Ragnarok jest gryf. Czyli gryfa sobie dodałem. Jest tam gdzieś spawner dwóch albo trzech gryfów i powinno być ich też gniazdo. Jest tytanozaur ze zwykłej mapy. I pytanie do was, jakie są jeszcze dinozaury w normalnej wersji bez żadnych modów, której mógłbym dodać na tę właśnie mapę. I pamiętajcie, żeby ocenić film. Łapa w górę, bardzo by mi było miło, gdybyście zostawili tę łapkę w górę. Ja sobie szybko ulepszę zbroję. Ponieważ chyba mam wszystko przygotowane. Nie mam metalu, ponieważ no jak widzicie, moja zbroja już trochę nie domaga. I Enforcer mam prawie 200 poziom. Ale powiem wam, jeśli mam być szczery, że chyba się czegoś innego spodziewałem. Tak odrobinę chyba się czegoś innego spodziewałem. Zresztą zaraz wam to przedstawię, bo niby on jest, wiecie, silniejszy. W ogóle ta osoba, która napisała w komentarzu, żebym leczył właśnie tego Enforcera sową, to bardzo dziękuję za to, bo kurde, ten Enforcer tak wolno się leczy, tak wolno regeneruje sobie zdrowie, że to jest po prostu jakaś masakra. No, ulepszę sobie zbroję na legendarną, bo to się na pewno przyda. Straciłem wszystkie strzały, w sumie wszystkie przedmioty z modów straciłem, także muszę na przykład sobie odblokować czekajcie, awesome spyglass, tylko że nie mam kryształu. Znaczy mam kryształ, ale no, nie mam go pod ręką. Zobaczymy też, czy ustawienia tego moda się zresetowały. Jeżeli tak, no to od razu, czekajcie, jaki w ogóle był crafting? Słoma była, tak? Nie, drewno, kryształ, skóra, włókna. To nie mam pojęcia, dlaczego w ogóle ja wziąłem ten kamień. Zobaczymy, gdzie się zresetują ustawienia. Jeżeli tak, to po prostu na szybkości pokażę wam, w jaki sposób ustawić sobie takie normalne ustawienia właśnie tego urządzenia, tak aby nie psuło nam to za bardzo rozgrywki. Kryształ powinien być dokładnie w tej skrzyni. Tak, pamiętam. Okej, także sobie tworzymy. W ogóle, nie wiem, pisaliście, żebym zrobił poradnik, jak się instaluje mody do Arka. Ale to przecież wiecie, wchodzicie sobie na Steama, bierzecie warsztat, tak, to jest warsztat, workshop, no. I klikacie sobie, na przykład macie moda, klikacie przy nim zasubskrybuj, odpalacie grę, wybieracie moda i jest. To naprawdę nie jest skomplikowane. Się zdziwiłem, że są jakiekolwiek osoby, które mają z tym problem. I mówię, wow. Wow, o co chodzi? No ale no widocznie tak jest. Uwaga, czy się zresetowały opcje? Nie zresetowały się, także wszystko jest tak, jak być powinno. Brawo. Teraz jeszcze muszę troszeczkę skóry dać. I w ogóle wydaje mi się, że lepszym dinozaurem od tego mojego Enforcera jest G2 Kot Flotar. O wiele lepszym, bo powiem wam, że teraz przed chwilą, przed odcinkiem go expiłem. Znaczy expiłem, no poszedłem po prostu na taką wyprawę zobaczyć, jak sobie po prostu poradzi. No i lepiej szło nim, o wiele lepiej szło nim niż tym Enforcerem, który naprawdę to była jakaś masakra. Czekajcie, attempt upgrade, ok, zielony, niebieski, żółty, o, mamy już legendarny hełm, spoko. I potrzebuję, o kurde, metalu. Właśnie, i co dzisiaj planuję w ogóle w odcinku? Chciałbym zrobić te kryokomory.
kryokomorę i pusta kryokapsuła, ponieważ będziemy się w końcu zamierzali, aby obronić element Vein. Chyba tak się dokładnie nazywa ten punkt, jeżeli dobrze pamiętałem. No i po prostu pójdę sobie na pewno Enforcerem i możecie w komentarzach wybrać mi skład, powiedzmy, 4 dinozaury, które powinienem zabrać na tę wyprawę. Myślałem nad Kodem Flotar, znaczy nad tym królem T-Rexów, który, nawiasem mówiąc, jak sobie robiłem miniaturę i spełniłem, wiecie, komendą tego dinozaura, żeby mu zrobić ładne zdjęcie, to on się zawsze respi na 500 poziomie. I wydaje mi się, że przez to, że jakby wymusiłem spawnowanie ze spawnera, to między pierwszym a 120 poziomem, chociaż to zmieniłem do 150, to po prostu trochę popsułem grę, bo wydaje mi się, że on właśnie miał być takim ultra rzadkim stworzeniem, które oswoiliśmy bardzo szybko, ale wyszedł update do Ark Dev Kita, także powinno być spoko. No i się zastanawiam właśnie, które dinozaury, czy po prostu 3 T-Rexy, czy na przykład Ragnaroka zabierzemy, ja będę na Enforcerze, czyli tak, Ragnarok i jakieś 2 T-Rexy prócz tego. No nie wiem, po prostu zostawiam to wam. Jak myślicie, które dinozaury sprawdzą się na takim punkcie najlepiej? Tu jest... tu jest Enforcer. Nawet nie pomalowany, nic. O, element. A jeszcze miał niedawno ten organiczny polimer, którego będziemy musieli trochę zdobyć, ponieważ chcę właśnie dzisiaj zrobić te kryokomory, aby przenieść te dinozaury właśnie do walki. Tylko zobaczę dokładnie, jakich rzeczy... Czekajcie, w ogóle ja mam bardzo cicho grę, sobie właśnie zdałem sprawę. Głośność muzyki nie potrzebujemy. Okej, teraz powinno być trochę lepiej. No, teraz przynajmniej słyszę grę. Wcześniej był ten problem. I tą kryokomorę robi się, a właśnie jej się tutaj nie robi, nie mówię, że przy tak terminalu. Tak, replikator. Wytworzyłem przy tak replikator, czyli tak, okej, wszystko rozumiem. Kryształ, elektronika i sztabka metalu. Czyli potrzebuję tak naprawdę ropa, skóra, kryształ, polimer. Dobra, polimer sobie weźmiemy organiczny, a resztę rzeczy raczej sobie ogarniemy. Także wydaje mi się, że możemy wyruszyć. Dobra, później ulepszę sobie te przedmioty. Miejmy nadzieję, że będzie jakieś później. Żeby już was tym nie zamęczać. Ogólnie miałem przerwę od Arka parę dni. Wczoraj chciałem sobie zrobić streama, no to niestety tam mi crashowało. Okazało się, że to był mod, który praktycznie nigdy nie został zaktualizowany i dlatego były z nim ogromne problemy. Ja później czytałem komentarze, to tam ludzie pisali, no ja się dziwię, jak ten mod działa, bo on jest po prostu tragiczny i dawno nie powinien działać, także ja go po prostu usunąłem. Dobra, lecimy na Enforcerku sprawdzić. Może wam pokażę jeszcze tego króla T-Rexów. Jak on się sprawuje w walce i sobie porównacie, będziecie mieli porównanie, który dinozaur jest po prostu o wiele lepszy. Dobra, wychodzimy. Będziemy tylko się skupiali na Corrupted Dino, ponieważ z innymi średnio sobie właśnie radzi ten Enforcer. A wydaje mi się, że w końcu nadszedł ten punkt, gdzie mogę bronić tego element Vaina, zdobyć trochę elementu, zrobić jajo Indominusa Rexa. I w końcu zacząć zabawę, nie? Tutaj też powinny się respić nowe dinozaury, z tego co wiem, bo stawiałem 2 spawnery. Może coś nowego, fajnego napotkamy. Trudno powiedzieć, jak to będzie dokładnie działało. Tam mamy jakieś 2 stegozaury. Sprawdźmy. Uwaga, test. W ostatnim odcinku one miały o wiele mniejsze poziomy. No jak widzicie, 760 obrażeń. No jest różnica, nie? Ale... Ja bym chciał z troszkę lepszym dinozaurem jednak sobie. Egzekutor, przetłumaczyli w końcu to, nawet nie zauważyłem. O Jezu, i znowu będą się opróżniać te wszystkie rzeczy. Ej, właśnie, mam nowego moda, tak. Wiem, że wielu osobom się to nie podoba, że ja tyle modów wgrywam co chwilę, dogrywam, usuwam i tak dalej, ale ja po prostu uwielbiam modyfikować te gry. Jak tylko mogę, no to będę to robił. Ale mam nowego moda na stakowanie rzeczy z dodatku Extinction, bo tak jak mówiłem, wyszedł w końcu Dev Kit i ludzie zaczną aktualizować za niedługo po prostu te mody. I wiecie co? Możemy zrobić tak... O kurde, czekajcie, bo moja postać chyba traci zdrowie trochę? Ojku, już tracę. Ile jest? 43 stopnie. Typowe. Bardzo typowe. Możemy zrobić tak, że jeżeli gdzieś tutaj będzie niedaleko mnie element Vein, czyli ten punkt do obrony, no to w ogóle hityny muszę też trochę pozbierać, dlatego zabijam te pająki. No to spróbujemy po prostu zabić parę dinozaurów. Może się uda, może się nie uda, trudno powiedzieć, jak to dokładnie będzie
wyglądało, ale na razie nic. O kurde. To co? Skażony. No, zadaje duże obrażenia, ale wiecie, na 19 poziomie ten król T-Rexów, czy tam Bóg T-Rexów, cały czas mi się będzie myliła ta nazwa, Bóg T-Rexów, okej? Okay? Bóg T-Rexów to jest. To on zadaje 300 chyba 70 albo 380 obrażeń, mając atak 200%. Czajcie, on ma 559. Także wydaje mi się, że w tamtym dinozaurze jest jednak większy potencjał. Ten ma no niby 10 tysięcy już HP, także też jest całkiem spoko. W ogóle Tom, będę musiał oswoić tą kulkę. Zobaczymy w ogóle, jak została przetłumaczona, bo bardzo mnie to ciekawi. Jak ty się nazywasz? Gazotorba. Zobaczcie w ogóle, ile obrażeń tylko bije, nie? Takim niekoraptym dinozaurom. Dobra, egzekutor, skażony, raptor, aha, czyli to jest skażone po prostu. Koraptor to jest skażony. No w sumie całkiem spoko tłumaczenie. No ale chciałbym teraz na przykład rzucić się na trzy spinozaury na 150 poziomach. To wtedy właśnie wiedziałbym, że tak on będzie działał. Za chwilę pójdziemy sobie może zrobić te przedmioty, czyli tą kriokomorę i krio coś tam, bo to w sumie bardzo bym chciał zrobić. Bo dzięki temu, jak to będę już miał, to wiecie, będzie mi o wiele łatwiej zrobić cokolwiek. I dobra, widzę ten punkt. Sprawdzimy bez niczego. Ludzie mówili, że tym powinno mi się udać. Czas na test. Patrzę na HP. 17 stopni. No i tutaj można się bić. Wiecie, jaki jest minus właśnie tego Enforcera? Że trzeba co chwilę go opróżniać z tych wszystkich przedmiotów. Ej, w sumie Velonozaura mógłbym jeszcze dać do składu. O, tam się bijecie, spoko, bijcie się. Uwaga. Okej, tam jest jakiś karno. I dobra, próbujemy obronić ten punkt. Jak nie, no to wiecie, no to weźmiemy całą ekipę po prostu. Pójdziemy całą ekipą. Ale warto, wydaje mi się, że zrobić po prostu taki teścik. Okej, żyła elementu, tak. Okej, mogę sobie powyrzucać jakieś przedmioty. W sumie to wyrzucę i to wyrzucę. Dobra. Ilu przeciwników będzie? Bo to jest fala zerowa, z tego co pamiętam. I tutaj powinno być z 5 przeciwników. Troszkę emocje są, powiem wam. Nie będę ściemniał, bo jeżeli w ogóle to by się udało bez żadnego przygotowania, a chciałem za chwilę wrócić do bazy i pokazać wam, jak sobie radzi tamten dinozaur, to będzie dziwne, że to się uda, nie? O, dwóch... Okej, dwa robociki mamy. Tam widzę paraserka. Dobra, pewnie to jest on. Go szybko zabijemy. Okej. Okay. Widzicie? Trochę bije go, nie? On niby miał 162 poziom. Okej. Okay. Ty, co to jest? Czym ty jesteś? O kurde, chłopaki! Wilk straszny, dobra, nie taki wilk straszny, jak go malują. Czy coś takiego. Jak wygląda energia, sprawa pożywienia i tak dalej, dobra, niech sobie odpoczywa. I teraz kolejna fala. Hostiles approaching. O kurde, czekajcie, coś już bije. Nie mówcie, że to są ptero. O, jeżeli to są ptero, no to ja im nic kompletnie nie będę mógł zrobić. O, tutaj. A dobra, ale taki ptero atakuje, widzę, że z dołu, także super. 24 przeciwników teraz mamy. No dobra. O, i mamy jakieś spinozaury. Okej, okay, i to jest test. To jest właśnie tego, ja oczekiwałem. Okej, okay, skażony spino, tutaj mamy jakiegoś jeszcze gościa. No bije dużo, nie? To trzeba przyznać, że jednak jakieś tam obrażenia dość duże są, ale zobaczcie też na moje zdrowie, że ono też dość mocno to moje zdrowie spada. Okej, okay, karno. Przepraszam, ja tu muszę, w ogóle jest, kurde, jakieś, nie wiem, dużo tych obrażeń bardzo zadaje. Aż za dużo się miejscami mi wydaje, ale spoko. Ilu jeszcze przeciwników? Czekajcie, bo tam coś było. Bardzo niedobrego. 9 jeszcze przeciwników jest. Tutaj widzę, że jest paru. Trochę zdrowia. Kurde, mogłem tą sowę zabrać. I wiecie, ustawić ją w jakimś punkcie, tak aby się nie mogła kompletnie ruszać. Okej, okay, chodź w T-Rexie. Dziwnie wygląda ten paraser. Bardzo dziwnie.
Trzeba by było poczekać chwilę jeszcze. Czekajcie. Trzy gości. Zobaczymy, ile będzie w drugiej fali, bo ja w sumie nigdy nie dotrwałem do tej kolejnej. A na razie nie widzę tutaj. A dobra, są tam. Są stegozaury. No i właśnie to jest ten problem, że bardzo wolno regeneruje się zdrowie tego Enforcera też. Ja w sumie, wiecie, to są rzeczy, które pewnie powtarzałem w poprzednim odcinku, ale u mnie to była przerwa trzydniowa, już nie pamiętam, co tam dokładnie mówiłem. Więc jeżeli się powtarzam, to sorry po prostu. Okej. Okay. Dobra, druga fala. W sumie to mogę sobie wyrzucić, to mogę wyrzucić. O, zrzut jest. Zrzut też bym w sumie mógł zaatakować. No zjedz coś, proszę. 5000 HP. O. No, powiem tak. Tego to ja się nie spodziewałem. Dlatego wiecie co? Spróbujemy się po prostu wycofać. Nie mam pojęcia, ilu jest przeciwników w drugiej turze. No ale te wywerny, które tutaj napotkałem, no średnio mi się podobają. W ogóle, jakiś... To był fajny dinozaur, którego... Ja, może ja je pokonam. Skażony Spino. Nie no, raczej niech nie pokonam i Enforcera właśnie stracę. Nie mówcie, że ty... Tyle roboty, co z tym było. I nagle ja mam to stracić. Wszystko. Dobra, skażona wywerna, poziom 90, jeszcze drugą muszę zabić. O, w ogóle tam coś idzie, hello. Nie mam pojęcia, co to za stwór. Okej. Okay. Muszę tylko go zabić. Dobra, niewidzialny T-Rex. Żyje. Okej, okay. Żyje, wszystko jest w porządku. Zobaczmy, ile HP zostało. 810. Na solo przygodzie. Rozumiecie już? Że chyba powinienem jednak zebrać tam ekipę dinozaurów, ale w sumie mam teraz dużo dużo surowca, także wrócę sobie teraz na spokojnie do domu. Wydaje mi się, że tam był jeden taki niebieski nowy dinozaur. Ja bym chciał zobaczyć, co to dokładnie był, bo ja go kompletnie nie kojarzyłem, a na pewno alozaur to nie był. Jak ty się... Kolega, jak ty się nazywasz? A, dobra. Szóstka. Smok Saurovindico. 36 poziom. Naprawdę ładnie wygląda. Podobny taki, powiedzmy, między alozaurem, a czekajcie, tylko ja nie chcę z nim walczyć, bo w sumie miałem dość mało zdrowia. Takie połączenie pomiędzy alozaurem a T-Rexem albo Carno, coś takiego. Czyli no co, punktu nie obronię jeszcze, nie teraz, nie w tym momencie, a myślałem, że 10 tysięcy HP starczy, ale po prostu tam są te wywerny. Tylko, że z tego co czytałem, wywerny bardzo rzadko się respią. Także to nie jest powiedziane, że one na 100% tam po prostu będą. No ale miałem chyba jakieś takie leciutkie nieszczęście. O, proszę mnie nie bić. Dobra, wracamy do domu. Teraz wezmę sobie może polecę i stworzę te kriokomory szybko. Gdzieś z tyłu głowy wiedziałem, że nie może być to takie proste i rzeczywiście nie jest, ponieważ uwaga, nie da się zrobić kriokomory po prostu w tym zwykłym City Terminalu. Trzeba oczywiście stworzyć tek replikator, który gdzieś tu powinien być. Dokładnie, jest tek replikator. 150 czarnych pereł, no to się da jeszcze zrobić, no spokojnie. Element 100. I tu się zaczynają już problemy, czyli bym musiał sfarmić bardzo, ale to bardzo dużo tych enforcerów, żeby to zdobyć. Chociaż z drugiej strony te 10 tysięcy element dustu udało mi się zdobyć tak w 3 dni, grając powiedzmy po te 2 godzinki, także to nie było... No nie wiem, po prostu nie mam pojęcia, co powiedzieć, ok? Bo jednak tego nie mogę teraz zrobić. I teraz czekajcie, ten replikator, jeszcze sobie sprawdźmy, w ogóle odblokuję sobie ten crafting. Kryształ 600, no to bez żadnego problemu. Polimer tak samo, bez żadnego problemu. Sztabka metalu, no to po prostu musiałbym pozbierać metal, to też nie ma żadnego problemu. Czyli jedynym problemem jest element. No i myślałem, że wiecie, ten element zdobędę z tego element Vayna, który tam gdzieś jest, ale... No, próbowaliśmy dzisiaj i niestety nie wyszło to tak dobrze, jak się spodziewałem. Także zastanawiam się, kurde, co teraz mam zrobić. Czy rozpocząć
gigantyczny grind do tego właśnie do tego tackle replikatora, który by mi bardzo ułatwił wszelkie sprawy później. Czy też skupić się na razie na czym innym, wiecie, oswajanie jakichś dinozaurów? Naprawdę nie wiem, ponieważ wiecie, znajdą się, ja już teraz to wiem, że znajdą się osoby, które powiedzą: o, no to jak nie możesz stworzyć tych kapsuł, no to weź sobie z 5 dinozaurów, czy tam 6 i po prostu idź do tego Element Vein'a. Ale wiecie, jaki jest problem? Że to, jak się respi, ten właśnie punkt, to zanim, powiedzmy, latam sobie po mapie, okej? Okay? Latam sobie po mapie, pyk. Gdzieś tam jest ten punkt. Powiedzmy nawet blisko domu. Zanim ja podlecę do domu, wezmę te dinozaury i wiecie, one na pewno będą jakieś problemy, że będą się bugowały i tak dalej, to ten punkt zniknie. Bo to on jest dosłownie przez chwilę. Ja pamiętam, że było coś takiego, że ja znalazłem po raz pierwszy ten punkt. Wiecie, on był przede mną jakoś. Tam obok takiego jeziorka, jak się wychodzi po prostu z tamtej strony mapy, nieważne. I mówię: dobra, wziąłem escape, odpaliłem nagrywanie, bla 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 bla. Znaczy wróciłem do bazy, odpaliłem nagrywanie, mówię: idę wam pokazać ten punkt. I go już nie było. A nie wiem, minęły może ze 3 minuty. Także no, to nie jest takie proste, dlatego wolałbym po prostu latać z całą armią dinozaurów przy sobie i po prostu wtedy dopiero atakować ten punkt. No ale niestety na razie nie jest mi to dane, także trzeba będzie po prostu rozpocząć ogromny grind tych punktów. Szkoda, naprawdę szkoda. Właśnie miałem wam pokazać jeszcze, jak się sprawuje ten Bóg T-Rexów cały, G2, Kot Flotar, wiadomo, zapraszamy. 34 punkty ma. Powiem wam, że to jest dziwne, że on tyle punktów zdobył, siedząc po prostu w bazie. Trochę za dużo. Dobra, dajmy mu trochę, powiedzmy 10 tysięcy w HP. Okej. To jest taka dobra liczba. I dajmy mu trochę wyobrażenia wręcz. O, i trochę w energię też bym mógł. Ale ma, widzicie, 53 poziom, także jest naprawdę całkiem spoko dinozaurem już. No i na razie dziękuję wam za uwagę. Próbowaliśmy obronić dzisiaj ten punkt. Jak zobaczyliście, jednak ten Enforcer solo nie da rady. A w sumie mi pisaliście, wiecie, na streamach, że wystarczy, że zrobię tego Enforcera. No i dam bez problemu radę. Tylko że bardzo możliwe, że te osoby grały po prostu na poziomie trudności domyślnym, czyli tym najmniejszym. A tutaj, no ja gram troszeczkę na wyższym poziomie, więc może przez to są były te problemy, także pokonaliśmy wywernę. Ja bym to wziął jako czekajcie, to trofeum dowodzi twojej wartości jako łowcy. A mogę jakoś, a nie mogę tego trofeum nigdzie postawić. No, także widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Nie wiem, co będziemy robili, pewnie nagram go zaraz. Może sobie coś spróbujemy oswoić nowego i pokażę wam po prostu, jak działa dokładnie ten właśnie Bóg T-Rexów, bo naprawdę ma całkiem fajniutkie obrażenia i może się uda zdobyć ten element Vein właśnie tym dinozaurem. Wiecie, może on nie jest taki słaby jak po prostu jak tamten Enforcer. Trudno powiedzieć, ocencie film, jeżeli się podobało. Ja wam dziękuję za uwagę, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia już jutro o godzinie 18. Na razie, cześć.